Oczywiste jest, że 2019 rok to był dość dużym wyzwaniem dla branży budowlanej z uwagi na sytuację i polityczną, i gospodarczą w różnych częściach świata. Ale my myślę, że możemy z wielką dumą podsumować ten 2019 rok. Rozwinęliśmy sporą gamę innowacyjnych produktów, postawiliśmy na nowe technologie, wprowadziliśmy szereg usług specjalistycznych, głównie technicznych, i wyprodukowaliśmy coś takiego jak platformę e-learningową, czyli Ropak Academy, po to, żeby uczyć naszych klientów i pracowników, rozszerzać po prostu im wyobraźnię, wiedzę o tym wszystkim, co robimy, a głównie o produktach i zastosowaniach.